Nie, nie, radio, radio, nawyki. A ten działa? Rodacy i rodaczki, czworacy i czworaczki, dość już tych kabaretów politycznych, tych kawałów abstrakcyjnych, tych sztuczek podejrzanych, tych absurdalnych skojarzeń i całego tego memłania. Tu chciałoby się zawołać, szanowni panie, szanowni panowie, ale nie wiem, czy wypada. Drodzy państwo, Kraków to było zawsze takie miasto, w którym spory polityczne nie były przenoszone na grunt towarzyski. A kto takie rzeczy uprawiał, ten nie był uważany za Europejczyka i taka właśnie jest nasza mama piwnica, choć próby wykluczeń, przeważnie dość głupie, były czynione. Autorem wspomnianego bomotu o gruncie towarzyskim jest bywale z dawnej kawiarni Kolorowa, urodzony w Wierzynku, znaczy dokładnie tam, gdzie Wierzynek dzisiaj się znajduje, zawołany Krakus, pan profesor Aleksander Krawczuk. Kiedy piwnica rodziła się na węglu, to ministrem kultury był urodzony w Zbarażu Karol Kuryluk. Prawie z pewnością państwo o tym nie wiedzieli. Wielka postać polskiego dziennikarstwa, człowiek niepospolitej odwagi, odznaczony pośmiertnie przez Yad Vashem tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, to mogło mieć pewny wpływ na losy początków tego koncertu ambitnych samouków, jak pięknie nazwała kabaret jego współzałożycielka i znakomity kronikarz pani Joanna Olczak-Ronikier. Sprawcą i animatorem dzisiejszego naszego spotkania jest Archiwum Narodowe w Krakowie, które sięgnęło do ogromu własnego zasobu i do wielu głębokich, a prywatnych szuflad Krakowa. Rozpocznijmy powoli tę uroczystość, mając w pamięci motto Pośpiech poniża, wszczepione nam przez naszego nauczyciela Piotra Skrzyneckiego, syna Mariana, który wraz z panią Janiną, Monteniem i Wiesławem Dymnym spogląda na nas z góry. Oczywiście na chmurce szyderców siedzą zapewne Marian Ajle i Jerzy Turobicz, gotów byłbym się założyć. Nazywam się Konrad Myślik, w piwnicy studiowałem 6 lat. Spróbuję pomóc państwu w przedostaniu się na drugi brzeg tej miłej uroczystości. Bardzo proszę o zabranie głosu pana dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie, profesora Wojciecha Krawczuka. Bardzo proszę, panie profesorze. Szanowni państwo, moja rola to przywitanie wszystkich państwa, przyjaciół piwnicy pod Baranami. Szczególnie serdecznie witam pana prezydenta, naszego prezydenta miasta Krakowa, pana Jacka Majchrowskiego, pana profesora. Trzy słowa wprowadzenia. Archiwum Narodowe zbiera skarby przeszłości, ale tej wystawy by nie było, gdyby nie trud wielu osób. Niektóre z nich już nie żyją, niektóre odeszły. Szczególnie chciałbym tutaj przypomnieć postać pana doktora Wacława Kolaka, przyjaciela piwnicy pod Baranami, który zbierał materiały, dziś po części przedstawiane na wystawie. Te materiały uległyby zapewne rozproszeniu, być może zniszczeniu, gdyby nie trud świętej pamięci doktora Wacława Kolaka. Także mamy go we wdzięcznej pamięci. Ta wystawa nie powstałaby, gdyby nie dwie osoby, gdyby nie pani Lilianna Pochwalska i pan dyrektor Bogdan Micek. Także bardzo dziękujemy im za ten trud, który włożyli. Witam jeszcze raz wszystkich państwa. Szczególnie witam przedstawicieli muzeów, uczelni, które wspierają i opisują piwnicę pod Baranami. Witam przyjaciół piwnicy, samych piwniczan. I taka refleksja na koniec. W Polsce bardzo nam brakuje życzliwości i uśmiechu. Zawsze w piwnicy pod Baranami mogliśmy liczyć na życzliwość i na uśmiech. Pamiętamy i dziękujemy za to piwnicy. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Panie i panowie, wyjątkiem w tym gronie był na przykład Zbigniew Skolicki, przedwojenny PPS-owiec i zawodnik Krakowi. W piwnicy bywał, tak. Wspomnijcie państwo, że ani pobożny młodzieniec z Wadowic, późniejszy biskup katedry świętego Jana na Lateranie, ani wielu historyków Krakowa, ani Tadeusz Kantor, ani Krzysztof Penderecki, ani Józef Dietl, Mikołaj Zblikiewicz, ani Juliusz Leo, ani Mieczysław Kaplicki, Jacek Woźniakowski, ani Józef Lasota, podobnie jak założyciele kabaretu, drodzy państwo, nie urodzili się w Krakowie. I jakoś im to, patrzcie państwo, nie zaszkodziło. Bardzo proszę o zabranie głosu pana prezydenta miasta Krakowa, pana profesora Jacka Majchrowskiego. W piwnicy bywał, tak.
Szanowni Państwo, tak żeby to się nie przekształciło w akademii, ja tylko dwa słowa. Proszę Państwa, zawsze piwnica była takim, jeżeli można użyć takiego sformułowania, kierowniczą rolę spełniała dla polskiej boemy. W ogóle, gdy idzie o kabaret, ale nie tylko, bo to było coś więcej niż kabaret. W tej chwili, jak patrzymy na kabarety, które na wielkich scenach występują, to jednak moim zdaniem troszeczkę utraciło to cały sens, bo istotą kabaretu takiego prawdziwego, aluzyjnego, inteligentnego jest także pewna kameralność i piwnica zawsze tą kameralność zapewniała. Dzięki panu Piotrowi Skrzyneckiemu, czyli dzięki pani Janinie Garyckiej, to wszystko się działo. To była pewnego rodzaju specyficzna działalność, bo to nie była tylko działalność, którą można nazwać działalnością kulturalną. To oczywiście była, bo tam cały szereg nazwisk, nawet tutaj obecnych, prawda, można by wymienić, ale to są osoby też, które przeszły do historii polskiej muzyki, jak Zygmunt Konieczny, Andrzej Zarycki, Ewa Demarczyk. No wiele, wiele, nie chcę wymieniać więcej, żeby kogoś nie pominąć. Natomiast to było także środowisko, które było środowiskiem intelektualnym, środowiskiem w pewnym sensie politycznym, aczkolwiek nie afiszując się tą polityką, ale poprzez swoje występy, swoje aluzje, wchodząc jednak w politykę. To było też środowisko, które musiało, że tak powiem, z natury rzeczy być środowiskiem bardzo inteligentnym, albowiem biorąc pod uwagę lata, w których działalność ta się odbywała, trzeba było zawsze to tak wszystko wypośrodkować, aby można było przekazać pewne treści, które się chce przekazać, a równocześnie nie narazić się, znowu jedna historyczna postać przyszła. Witam. Ja zawsze powtarzam to Mietkowi, że ja z czasów piwnicy go pamiętam jeszcze jako pachole takie studenckie, jak cały klaku był obwieszony plakatami, gdzie Mieczysław w takim skórzanym płaszczu i skórzanym kapeluszu spoglądał i w związku z powyższym wszystkie kobiety w tym wieku takim młodym padały tam do nóg zamiast na przykład do moich. No ale to, no przepraszam bardzo, no to musiałem sobie to powiedzieć. Bo wracając do tego wątku, zawsze było to, że trzeba było tak to wypośrodkować. Te cienkie aluzje, te wszystkie rzeczy, które trzeba było przekazać. Proszę Państwa, i ważne jest jeszcze co innego, że ta historia się toczy. Niestety mamy taką sytuację, no może w tej chwili już nie tak bardzo, ale przez wiele lat była taka sytuacja, że no wolno było wszystko. No jak wolno wszystko, to o czym tutaj, prawda, mówić, o czym robić różnego typu dowcipy? Ciężko jest. Jak artysta nie ma nad sobą jakiegoś takiego miecza, to ciężko mu z tą twórczością. Proszę Państwa, życzę wielu następnych lat i żeby za 40 lat, jak ktoś będzie otwierał wystawę z okazji stulecia, abyśmy mogli się na tym spotkać i także bić brawa. Dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Prezydencie i bardzo proszę o zabranie głosu Pana Dyrektora Piwnicy, Pana Bogdana Micka, który towarzyszy Pani Krystynie Styrnie-Bartkowicz, Pani Prezes Stowarzyszenia. Bardzo proszę. Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, kabaret Piwnica pod Baranami był i jest magnetycznym miejscem w samym centrum Krakowa. Był i jest zjawiskiem i fenomenem. Był i jest przyjacielem Piwnicy pod Baranami, do której ciągle się powraca. Był i jest legendą i trwaniem. A artyści wyczuwają zawsze tę sytuację trwania, bo pozwalają sobie dosłownie na wszystko. I tak powinno w tej piwnicy być przez następne 60 lat. Był i jest. Proszę Państwa, i tego byśmy sobie życzyli przez następne
60 lat. Krysia, teraz? Życzymy sobie, ale dlaczego dajesz jakąś barierę? Teraz już będziemy co 10, może co 5 spotykać się. A dlaczego nie co roku? Na takich właśnie cudownie pod słońcem spotkań. Przerwi, bo ja jeszcze tam coś na finał mam. Dobrze, a artyści piwniczni, najważniejsi są w tej chwili artyści piwniczni, którzy najczulsze myśli spinają w słowa, w wersy, w wiersze, no i w przepiękne przepiękne pieśni okraszone jakże cudowną muzyką piwnicznych naszych artystów. Proszę Państwa, tu mamy dokumentację zdjęciową, ale na 30-lecie Piwnicy pod Baranami podwoje udostępnił Pałac Sztuki. Wszystko tam było zgromadzone, no bo liczył się ten autentyk. Ale zanim, to powiem Państwu, że Piotr nieustająco pamiętał, jakoś to napisał w tym dzienniku, że spłynęłam na Sylwestra po schodach do piwnicy w czerwonej sukni. To spłynięcie to był jakiś 60, tam nie wiem, 8 rok czy 69, nieważne. I nagle 30-lecie Piwnicy pod Baranami, a Piotr mówi: słuchaj, tę wystawę w Pałacu Sztuki musi otworzyć twoja suknia. No i proszę Państwa, zasiadła moja suknia na fotelu, otwierając całą cudowną wystawę, bo było i łóżko Krysi Zachwatowicz, a różne rzeczy. Każdy co miał, to dał. Nawet małpy tam na wernisażu były z ogrodu zoologicznego. Różnie było i małpy takie te na dwunogach też. I proszę Państwa, w to zostało włożone moje zdjęcie. Wtedy mi robiono dla mojej twarzy i tamtego innych rzeczy. I ta wystawa Korpus była delikty. Hitem, tak. I nagle ja dostaję, proszę Państwa, Kobietę i życie. I proszę Państwa, jestem moja czerwona suknia. No więc to jest takie wspominkowe. To nie, żebym się chwaliła, tylko Piotr pisał te scenariusze genialne. Kończąc już, wszystko piwnica miała. Sztukę, ale nie miała toalet. I udało mi się hrabiego przekonać. Piotr mówił: jakieś ty to zrobiła. I na otwarcie tych toalet, które cudem funkcjonują, odbył się bal toaletowy. Dziękuję bardzo, Krysiu. Krysia by tak mogła i mogła, ale czas nas troszeczkę pili, bo przecież raut w piwnicy. Proszę Państwa, reasumując, całe życie piwnicznych artystów związane było ze sztuką, a sztuka była złączona zawsze z tym, co artystów otaczało, czyli z życiem, z wszystkim tym, co niesie, z miłością, z rozstaniem, z wesołością, z radością. I tak jest, proszę Państwa, do dzisiaj. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani prezes i bardzo dziękuję panu dyrektorowi. Będę prosił o zabranie głosu kuratora wystawy, panią Lilianę Pochwalską, cichego bohatera dzisiejszego wydarzenia. Lilu, bardzo proszę. Witam Państwa serdecznie. Bardzo dziękuję za tak liczne przybycie na otwarcie tej ekspozycji. Pogoda dopisała nam aż za bardzo, w związku z tym będę starała się skrócić moje wystąpienie. 60. urodziny Piwnicy pod Baranami są doskonałym pretekstem do zaprezentowania bardzo ciekawej części zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie, a mianowicie dokumentów Janiny Garyckiej i Piotra Skrzyneckiego, materiałów przez nich wytworzonych i przez nich zebranych, a przekazanych do archiwum przez spadkobierców zmarłych artystów. Właśnie dlatego historię tu zaprezentowaną kabaretu Piwnica pod Baranami możecie Państwo zobaczyć jakoby przez pryzmat tych dwóch osób, a ich słowa w postaci cytatów są naszymi przewodnikami po tej wystawie. Zaprezentujemy, jak powstał kabaret, prezentujemy, czym był dla jego twórców, jakie miał problemy z cenzurą. Na dłużej zatrzymamy się w naszej opowieści przy świętowaniu, czyli czymś, co dla piwniczan było chyba podstawą życia, przynajmniej tak twierdził Piotr Skrzynecki. Syn Mariana.
I właśnie w naszej opowieści dużo miejsca poświęcamy obchodom 30. rocznicy kabaretu Piwnica pod Baranami. Wystawa jubileuszowa, o której pani prezes wspominała, miała miejsce właśnie w pobliskim teatrze Pałacu Sztuki. I w tym miejscu prezentujemy akta Krakowskiego Domu Kultury, Pałac pod Baranami, które też zostały przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie. Są to unikatowe fotografie profesora Zbigniewa Łagockiego, pana Bogdana Zimowskiego. Także myślę, że to będzie gratka dla miłośników piwnicy. Ostatnia część ekspozycji została przygotowana przez obecnych twórców kabaretu Piwnica pod Baranami. Tu chciałam szczególnie podziękować panu dyrektorowi Bogdanowi Mickowi za pomoc w realizacji wystawy i pani dyrektor kreatywnej Piwnicy pod Baranami, pani, o nie mogę teraz zlokalizować, pani Patrycji Krause. Pani Patrycjo, brawa. Pani Patrycja dokonała wspaniałego wyboru fotografii i plakatów mówiących o ostatnich 20 latach działalności kabaretu Piwnica pod Baranami. Bardzo się cieszę, że moja wieloletnia fascynacja kabaretem Piwnica pod Baranami mogła zaowocować tą wystawą. Wiem, że nie każdy dzień może być świętem, ale myślę, że obchody 60. rocznicy powstania kabaretu Piwnica pod Baranami to świetna okazja do świętowania, której nie możemy przeoczyć. Także w imieniu organizatorów wystawy, czyli Archiwum Narodowego w Krakowie oraz Stowarzyszenia Artystów i Sympatyków Piwnicy pod Baranami, zapraszam Państwa do zwiedzania wystawy. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani Liliano. Bardzo proszę o mobilizację czteropokoleniowych chór artystów piwnicznych, bo teraz, drodzy państwo, prawda kompozytorów. Trzeba będzie zaśpiewać, ja ci śrubkę wkręcę w radio. Słowa Krzysztof Litwin, muzyka Krzysztof Litwin, słowa też nasz koleżka. Bardzo proszę o mobilizację, drodzy państwo. Figiel polega na tym, że będą państwo świadkami pierwszego hymnu piwnicznego. Co już może padło, ale na wszelki wypadek poinformujemy. I koledzy, którzy tutaj stoją, śpiewali go premierowo te 60 lat temu. I to jest niesamowite. Ale najpierw wypowiemy nazwiska jeszcze, prawda? Tak, tak. No oczywiście. Tadeusz Kwinta! Yes! Tak to było! Miki Obłoński! Śpiewałem. Mieczysław Święcicki! Średnie pokolenie Rafał Jędrzejczyk! I najmłodsze pokolenie Maciej Półtorak. A Szłotak. Ja ci śrubkę wkręcę w radio. Wszyscy. Ole okadio. Ja ci śrubkę i tak dalej. Na skraju alej. Jeszcze raz. Wszyscy. Ja ci śrubkę wkręcę w radio. Ole, okadio, ja ci śrubkę i tak dalej, na skraju alej. Nie wiem, czemu śpiewam te zwrotki. Nie wiem, czemu śpiewam tak czule. Leokadio, ja mam nagniotki. No widać to. Leokadio, ty masz w oknie prymulę. Mej miłości, chcę ci dać próbkę. Stoję w oknie, błagam cię nocą. Ach, pozwól w radio wkręcić ci. Śrubkę. Sam nie wiem po co. Ja ci śrubkę wkręcę w radio. Ole, okadio. Ja ci śrubkę i tak dalej. Na skraju ale. Na skraju ale. Ja ci śrubkę. Ja ci ole, okadio. Ole, okadio. Ja ci śrubkę. I tak dalej, na śrubkę, na skraju alej. I tak dalej, na skraju alej. To teraz bardzo prosimy, przez następne 60 lat państwo śpiewacie, a my do baru. Tak, i śpiewajcie, śpiewajcie sami, a za rok na pewno coś się urodzi nowego. Miki, trzymaj się.
Bardzo dziękujemy, drodzy państwo. Wystawa wygląda na otwartą. Pani Liliana jest do państwa dyspozycji. Zachęcam, bo to niecodzienna kompetencja i do zobaczenia za parę lat. Pozdrawiam państwa w imieniu tych, którzy obok sukni Krysi otwierali tę wystawę 30-lecia. To była mała Myślikówna, która teraz siedzi w samolocie do Lizbony i mały Tadzio Płatek, który ze swoją orkiestrą bawi w Budapeszcie. Do zobaczenia. Będzie to szkiewnicy jakiś mały. Tak. Będę tam szedł. Muszę jeszcze tu zrobić kilka przebitek. Muszę jeszcze tu zrobić kilka przebitek. Tak, dziękuję bardzo. No, miło mi, że ten, który przyjechał pierwszy, był oczarowany moim szynelem, moim kapeluszem. Dostał do Krakowie, do prezydenta. To był dobry dzień, dobry czas. Dla Krakowa. Dziękuję. No, lecę na to. Nie, Partycja pokaże.